Stoi jak jaki palec Boży. Stoi jak ten łun, z któregoś się wziął. Ich habe eine Meldung! Macie! Opcjosa jest!
Chłopcy, nie bądźcie sam! Gabriel do was wało! Pierońska dużo szwabów lezie lewo od zadka! Powstańcy! Chłopcy, na 10 minut do domu nogi umyć! Przyszli! Chłopcy przyszli! Chłopcy przyszli! Alois i Johan zginęli. Polacy, Polacy, co się wy zrobili, i żeście wy Niemców do Polski wpuścili, i żeście wy Niemców do Polski wpuścili. Tak my ich wpuścili, tak ich wypędzimy, jedno sobie szable dobrze naoszymy, jedno sobie szable dobrze naoszymy. Mogliby ojciec chociażby rozpuść w takiej chwili, nie? Prędzej by diabeł do Panny Przenajświętszej Nazolety przysiął, niż on sam do nas, nie znasz ojca. Ale my za Nazoletach nie są, nie? Nie stadium! Ty będzie, jak jeszcze raz zakniesz, to dostaniesz przy wszystkich no, pokojach życiu, ty... Na pewno przy piecu siedzi i ognia pilnuje, żeby u niezgo spod dachu, nie? Cicho! Jedziesz, chłopie! Erwin, możesz mi dać pozwolenie, żeby przeszedł te 300 metrów do domu i dajmy na to zmienił koszula? Erwin, puczaj na chwilkę. Zajrzyj pod ten miech. Łopierona. Przyda się to komu na co? Dziękuję wam, panie Kowal. Zgodzę się, Gabriel. Pokłoń się do ojca ode mnie. Dziękuję ci w imieniu ojca, Erwin. Nie ma za co. Czekaj, no. Chodź sami, no. Stary Chowana przywiózł całą karytę lignozytu. Zostaw. Zawieź to z sobą tak, żeby mało kto widział i schowaj w piwnicy na czorno godzina, nie? Dobrze.